Hej, siemaneczko, tu Pajter i zapraszam na kolejny odcinek Sky Factory 2. No i jak widzieliście ostatni odcinek, utkwiłem nieco zrobieniem niektórych rzeczy, tylko czekajcie, trochę ściszę tą muzykę, bo tutaj mam nieco głośno, muszę ściszyć. O, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. No utkwiłem właśnie tutaj z tym urządzeniem, jak mówiłem, bo nie wiedziałem, co się robi i tak naprawdę do tej pory też nie wiedziałem, bądź nie wiem, bo nie patrzyłem jeszcze tutaj ogólnie. Tak to jest, jak się gra pierwszy raz na modach i po prostu ja, muszę wam powiedzieć szczerze, nie patrzę na YouTube, nie patrzę na Wikipedię, na nic nie patrzę. No a teraz muszę skraftować sobie jakąś siekierkę, chociaż tego nie będę brał, muszę wziąć trochę żelaza. Poszukać. O, tutaj mamy żelazo jeszcze. Ale nie mam młotka. Czekajcie, muszę młotek wziąć. Wow, 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 wow. Nie wiem dlaczego jak włączę właśnie nagrywanie, zawsze zacznie padać deszcz. No i zawsze lagi są. Ostatnio tak nie miałem. Znaczy nie aż tak mocno. Czekajcie, tu mamy, co tu mamy? To włożę tutaj. Młotka mi teraz brak. Kurczę, jak na złość. O, jest. Jest młoteczek, super. Ale co tutaj to robi? Co tutaj to robi? Widzę, że ten deszcz też to deszcz chyba powoduje lagi, bo patrzcie. Nie, idę się przespać, sorry za to. Ale idę znowu się przespać. Ten deszcz powoduje lagi. Muszę jakoś go wyłączyć w ustawieniach, żeby go nie było widać może. No, czemu się nie położysz, ziomek? Połóż się w końcu. No, dobra. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Się ogólnie dziwię, że mój komputer wytrzymuje te mody, ich tutaj 150. A to teraz zrobimy sobie troszkę żelaza, bo mi będzie potrzebna siekierka. Czekajcie, co nam z tego jeszcze wyjdzie? Czekajcie. Nawet nie wiedziałem, że to... Okej, w sumie to jedno i to samo wyszło. Nie no, ale jak się rozdrabnia, to z tego więcej jest. Tak mi się bynajmniej wydaje. Ale tak a propos żelazo, to tu chyba miałem. Iron. Electrical steel. No właśnie, ślepak, nie? O jany. Fighter, fighter, fighter. Nie ma to jak być ślepakiem, że tak powiem. O, ale z kolei nie mam... No gdzie ty mi uciekasz? Nie mam tych patyku pod ręką. Muszę ściąć trochę drzewa. Nie wiem czy zauważyliście już, ale zacząłem tutaj trochę dekorować ten domek. Wcześniej już ciąłem drzewa, ale już więcej mi się nie chciało. Jeszcze muszę tutaj posortować to wszystko. Teraz mam tutaj kobel, tu mam zrobione jakieś... czekajcie, już powiem jak to się nazywa. Carpenter's Wedge. Czy coś takiego. Zobaczcie, to jest takie świetne, że jak się na to najedzie, to może po prostu wkładać bloki i one są w tym kształcie, na przykład to, bo to jest takie trójkątne, nie? Jak tutaj postawię, to można w to wkładać bloki, dowolne bloki, jakie wam się tylko zachce. Peka, nie? Tylko układanie jest trochę... Czekajcie, może to tak jakoś będzie? Nie. Układanie jest takie monotonne, bo to się przykręca na różne strony. Kopałem tutaj drzewa po tym, jak skończyłem ostatnie wideo. No, wracając jeszcze do tamtego, do czego nie widziałem, szczerze mówię, nie patrzyłem nadal na Wikipedii itp. Co i jak robić, ponieważ mi się nie chce. Ja to naprawdę wolę grać tak jakby na świeżaka, odkrywać to wszystko po kolei. Co mi to daje, jeżeli tam zerknę? Oczywiście na początku tylko zobaczyłem, co tutaj są za mody, chociaż tak naprawdę ich jest tyle, że mi większość z nich nic nie mówi, tak? Dobrze mają te osoby, które już chociaż raz tutaj zagrały. Wow, co to było za jakieś powolne opadanie. Nie ma jak to lag. No, ale dobra. Wracając do tego pieca. Idę tutaj, skraftuję parę rzeczy, które potem patrzyłem. Czekajcie, jak to było. Czy to tutaj było?
tutaj jest właśnie do robienia tych jakichś różnych siekier, motyk, mieczy, bla bla bla. Tych płytek. Co by jeszcze się przydało? To by się przydało pokazać... Jakie narzędzia w ogóle do tego potrzebne? Czekajcie, gdzie to była ta książka? Co tutaj było? Jakieś obrazki? Nie ma obrazków, dobra. W każdym bądź razie... wszystko wiadomo, to było potrzebne do tego... do robienia tych płytek itp. itd. Jak widzicie, to mam pierwszy taki z tych stołów, który chyba przeniosę... Nie wiem w ogóle, gdzie ja to przeniosę. Ogólnie? Czekajcie. Tak. Tak. Tutaj te skrzyneczki mogą sobie być. No. Gdzie mam normalny crafting? Tutaj. Teraz tak, będzie mi potrzebne... Tool Station. Fuck, nie tool. Tool Station. Nie, no to już mam. To jest chyba Tool Station, czekaj. Nie. Muszę zobaczyć. Tool Station. To już robiłem chyba. Dobra, zobaczymy. Najpierw zamienię trochę tego drzewa, nieco szybciej. Przyspieszę, nie chcę tutaj właśnie zamulać. Mam. Tych płytek też by mi się przydało trochę więcej, ale to za chwilę. Zaraz zobaczę, czy nie zrobiłem tego samego. O, Jesus, nie tutaj. A nie, to tam z tyłu tu mam. O, damn it. Stracony czas, ale to z czego tutaj pamiętam to miałem. Tool Station. Tak naprawdę nie wiem do czego jeszcze to jest. Pewnie do robienia jakichś tam narzędzi. Ale to wszystko odkryję w swoim czasie. Wy śmiało możecie pisać w komentarzach. Chociaż wiecie, ja nagrywam te odcinki już nieco na zaś. Także jeżeli mi napiszecie, może tak być, że w kolejnym odcinku już będę to wiedział. Ale niekoniecznie. Ale niekoniecznie. Także z miłą chęcią. Proszę was, abyście mi pisali, co i jak się robi. Czekajcie, ja sobie tylko wezmę, zrobię jeszcze parę tabliczek. Ten, o, tyle wystarczy, nie chcę marnować drzewa. Sobie tutaj opiszę ponad, tak o, nad skrzynką. Żebym wiedział, o co chodzi. Tool Station. A czekajcie, to się nazywało Stencil Table. No, dobra. Powiedzmy, że niech tak będzie. Do tego będzie mi się jeszcze przydać. Będzie musiało mi się przydać, czy tam będzie potrzebne. Coś takiego jak... Czekajcie, tylko jak to się zwało? Part. Builder. Part Builder. Który się kraftuje w taki sposób, tak? I tak. To skraftujemy. Tak. I tak. To buduje nam jakieś tam części. Jej, wszystko po kolei. Hmm. Ha! I teraz chyba wiem nawet, że się robi to coś takiego. I coś takiego. Czekajcie, tak to było? A nie, czekajcie, w tym momencie... Wiem, że takie coś się wkładało. Czekajcie, gdzie to było? Hmm. Tak, i zobaczcie, i powstało mi coś takiego. I to mi było właśnie potrzebne wczoraj, co nie? Tylko ciekawe, czy będę mógł to zalać. Tak, widzicie? Tada! Nie wiedziałem, jak się robi. No, ale teraz wiem. Ale teraz wiem. Te skrzynki oczywiście to nie będą tak podpisane. Ale tutaj te części, te płytki... Będę tak może odkładał, chociaż te części mogą wylądować o tutaj. Akurat pasuje, bo to się tutaj w tym kraftuje. Lol. Poczekajcie. Bo tak, mogę teraz zbudować to. Czy nie mogę?
To mogę. Ale co, czemu tego nie mogę? Jak mam teraz ten... To coś? Aha, patrzcie, tak? Czemu ja wziąłem to wiaderko? No jestem teraz ciekawy, czy będę mógł wziąć ten krzyżyk i zalać sobie kolejną... Okej, jednak działa. O troll, czemu ja na to wcześniej nie wpadłem? A co z tym? Chyba nie mam już złota, poczekajcie, złota chyba nie mam. Nie, no jest jeszcze złoto, what the heck? A, i wiecie co najśmieszniejsze, wczoraj szukałem moich portek, które chciałem sprawdzić, czy one się dadzą stopić. Miałem je na sobie po prostu, ale nie da się ich stopić, szkoda. A co jest ze złotem? Czyżby już koniec? Albo po prostu się tego nie da. To jest jakaś część, która nie da po prostu się wykorzystać. Gdzie jest ten krzyżyk? Krzyżyk. Dobra, mniej więcej wiecie o co chodzi. Ja jeszcze dokładnie też nie wiem. Ale jak coś, będziemy to odkrywać wszystko razem. Bam. Tak to jakoś bywa. Stopię sobie żelazo, niech sobie tam stopi. W ogóle będę musiał też zrobić maszynę do lawy, żeby tej lawy praktycznie nam nie brakowało. Wiem, że taką się da robić, bo to już gdzieś widziałem. Wiem, że można zrobić też maszynę do obsydianu. Ja tutaj już wcześniej zrobiłem, nie zrobiłem maszyny do obsydianu, tylko po prostu przygotowałem sobie stone barrel. I one właśnie będą tworzyć nam obsydian. Tylko do tego wezmę sobie jakieś fajne bloki. Tylko tak naprawdę nie mam fajnych bloków. Tych czarnych nie chcę za bardzo brać, bo nie wiem czy jeszcze później nie będą potrzebne o tych. A i się też trochę długo kraftuje. Dlatego też przydałoby mi się przetopić nieco kobla. Czekajcie. Jakieś wiaderko to ja mam. Wiadro będzie potrzebne. Podejdę zajrzeć do tej skrzynki, bo do tej też rzadko zaglądam. A tu jeszcze mam tyle drzewa. Nice. Tu jeszcze tyle dustu. To na pewno mam. Buty. O ja. Jeszcze wiecie co mi brakuje? Jeszcze też mi brakuje jakiejś farmy. Tam jeszcze brakuje sporo tego. Rzeczy, kurczę, nie wiem, Optifine'a tutaj nie widzę, żebym miał. A, jeszcze miałem wam pokazać jak zrobiłem mob grinder. Tutaj otoczyłem nieco, tylko wezmę sobie z sobą mieczyk, który mi się widzę właśnie kończy. Nie mam jedzenia, muszę iść po zgniłe mięso. Bo jak właśnie mówiłem, nie mam żadnej farmy. Tutaj tak sobie obtoczyłem. Tutaj mob grinder jest tak jak był wcześniej, co nie? A... Wow, ile i tu leży. To jest tak zrobione. Na te miejsca, gdzie są stoły, one spadają tam... Jezus, nie! Wow, nie wybuchaj! Tu jakiś ziomek jest... What the fuck? Lol, ze skinem Toromara. Tak jakby. O, w tym miejscu się zabijają, a tutaj zrobiłem kratki tako, na wysokości 3. Nawet to już będzie 4, żeby etki się mi to rozpił, żeby miał trochę więcej ender pearl. Jeszcze tutaj hopera by się przydało podłożyć, no ale cóż. Takie i te oto dropią cały czas z tego. Te woreczki może później otworzę. Z każdych leci praktycznie to samo. O, mam jedzenie, dobra. Czekajcie, tam będzie to na wierzchu potrzebne? No, takie oto itki tutaj lecą, nie? Jabłka mam, to jak najbardziej, złote jabłko nawet, wow. To złote jabłko znowu. Ile slime boli, czy tam glation slime. Nie wiem jak to na to mówić. No ale dobra, tutaj mogę śmiało teraz sobie chodzić. I nie powinienem upaść. Jeszcze nie znalazłem rozwiązania, w którym... Na przykład jak nacisnę coś, to mi się całe kup przekształca, znaczy przesuwa. Też tego nie znalazłem. No, a moim następnym zadaniem, jakie chyba będę robił, to będę musiał zrobić automatyczne sitko, żebym miał po prostu dużo rzeczy, nie? Auto. Czekaj.
ciekawe, czy to się... Czekajcie, jak to było. Sieve, co nie? I tu jest takie coś jak auto sieve, na które potrzebna mi takie oto rzeczy. Nie wiem, tu jest takie auto... Automatic sieve w taki sposób i tu jest taki sposób. Nie wiem, który z nich jest lepszy. Chociaż ID mają takie same. Tylko dwa sposoby do zrobienia. Invar ingot, invar ingot. Patrzcie. W taki sposób trzeba będzie craftować. No, a teraz właśnie jak dostać ten invar? Ej, takie coś miałem. Czekajcie. Invar się robi. Czekajcie, ja takie coś miałem. Szybko szukajmy blok. Invar, invar, invar. Gdzie tu nie widzę? Może już przegapiłem, nie wiem. Szukam dalej. Wiem, że coś podobnego miałem, bo tutaj tych itemów jest mnóstwo, także ej, to jest szukanie teraz igły w stogu. Siana! Mogę się założyć, zaraz znajdę to w ostatniej skrzynce, ej. Będę musiał tak czy siak wszystko przez sitko przerabiać. Ziemię, kamień, i tak dalej, gravel, piasek. Ej no, invar, nie mam cię? Daj mi może tą torebkę. Wow. Nice. Pani kilo. Mapa. Enchantment book. Czekajcie, zaraz to... Sobam sobie tutaj z powrotem niektóre graty. To mi niepotrzebne na razie. Trudno, to też na razie nie. Ach. Pochowam to po prostu, bo... Nie wiem, co na razie z tym robić. A to jest jak... Fajna, fajna ta, czekajcie, ta ma zwykła 66 na 250, a ta ma 400, o, to spoko, trochę nie, nieco więcej wytrzyma. Czekajcie, co ja teraz szukałem, wracając do tego. Invar ingot. Ja jestem przekonany, że ja już to przetapiałem raz. Że ja już to raz przetapiałem. Nie ma tu skrzynek żadnych. Mam. Mówiłem, że mam. No ale praktycznie w ostatniej skrzynce, co nie? Czekajcie, to czyli jak mam to... To coś mam, to było złote. Czekajcie, to coś miałem, tylko nie wiem, czy to jest złoto, czy żelazne teraz jest. Niech będzie złote, niech będzie złote. Żelazne. Fuck. Czekajcie, jak się to robiło teraz? Aha, dobra, wiem. Co się robiło? Tylko nie mam złota. Nie mam złota. Nie mam złota. Nie no, złoto jeszcze jest, ale widocznie za mało. Co mi tu robi? Żelazne, no super. Czemu żelazne? Dobra, niech to jest. Wymarnuję te żelazo, ponieważ tak czy siak, może mi się to kiedyś przydać. Ej, ale... Shit, za mało. Nie mam tu żelaza, mam. Muszę jeszcze jedną sztabkę wrzucić tam, bo za mało i to nie będę mógł wtedy... O, przerzucę tą, bo patrzcie, jak jest za mało, to wtedy nie może to dokończyć. A idę teraz w czasie szukać złota, złota, tam jeszcze zbrojka czy coś, bo potrzebne mi będzie złoto. Potrzebne mi będzie złoto, o. Złote jabłka, czekajcie, na końcu miałem złote jabłka. Tylko akurat jabłko zjem, żeby mieć sprinta. Wiem, że złote jabłka chyba też się dało topić. Szybko idę po te złote jabłka. I nici będą mi potrzebne. Jedno, nici. Jak się nie mylę, to złote jabłka. O, tu jeszcze trochę złota. Dobra, tutaj na razie nic nie zbieram, nie mam czasu. Nie mam czasu. Budujemy automatyczne sitko, bo... Creeper! Damned! Skąd ty się tu wziąłeś?
Nie chcę cię. Mam nadzieję, że nie pójdziesz za mną. Tak, muszę wziąć po prostu drzewa posadzić z powrotem, bo możliwe, że one się tam na tym rastią. Czekajcie, jak się nie mylę, jabłko można... Jest! Patrzcie! Da się przetapiać jabłka. Super. Dobra, niech... A czekajcie, jeszcze samorodek. Dobra, nice. Może zanim się to przetopi, ja może jeszcze spojrzę na to, co mi będzie potrzebne. Aha. To i to. Nice! Czekajcie. Skraftujemy te. Będzie ich trochę więcej, ale to super, cieszę się z tego. Może spróbuję zabić creepera, bo nie lubię, jak one tam chodzą. Chociaż trzymajcie mi kciuki, żeby on naprawdę się zabił. Nice. Nice, nice, nice. Dobra, idziemy zobaczyć, czy uzyskamy złoto. Wow, złota już mamy sporo, także mam nadzieję, że... Czekajcie, niech najpierw żelazo się skończy. No, styknij. Seriously? Ile tego trzeba? Dobra, w międzyczasie wezmę już sobie zrobię... Tak. Dobrze robię? Dobrze. Teraz dwa samorodki, smrodki. Dwa smrodki będą potrzebne i teraz tak. Tutaj, tutaj. No mi potrzebne będzie to złote. No. Patrzcie, ile złota. Dobra. Miejmy nadzieję, że starczy tego. Oh. Co jest grane? Czemu to się nie chce robić? Czemu to się nie chce robić? Czy to mnie robi w balona? Czy to mnie robi w balona? Czekajcie. Nie mam jeszcze takiego stołu? Wiecie co, to jest może, że to może z krwi jest zrobione, a nie z tego. Poczekajcie. Trudno, ja to rozwalę. Ja to rozwalę. Nie chcę mi się czekać na to pół godziny teraz. Tak już czekacie zapewne więcej niż złoto. No ej. Może kolejność się zmienia, nie wiem. O nie, no. Jak ja teraz zrobię? Czekajcie, jak to się teraz kraftuje? Oh. Okej. Okay. Dobra. Electric ingot. Electrum ingot. O, skąd ja wezmę electric ingot? A już myślałem, że to złoto. O, jaki fail. Jaki fail. Jaki fej. Ale nic nie idzie. Dlaczego? Może ta płyta jest zła. Tu robimy sztabki złota. No tak. Nie wiem, skąd to mam wziąć, pewnie przesiewać. Dobra, ja tu wrócę, jak ogarnę te ostatnie itemki, okej? Okay? Także będę za chwilę, hej. Okay.